Cześć Grzybosile, witam Was 20 października, już tradycyjnie, jak ostatnimi czasy, z okolic Iwkowej. Chociaż ponownie z jeszcze innego sektora lasu niż moje minione kilka wizyt w tutejszych lasach. Jesień mamy już w rozkwicie takim pełnym, ze wszelkimi pozytywnymi i negatywnymi tego konsekwencjami. Pozytywnymi no to przede wszystkim dosyć spore opady, które następowały przez właściwie cały miniony tydzień, uniemożliwiając mi w tamtym czasie przyjazd tutaj. Tak więc jestem tutaj po dosyć długiej przerwie, jak na właśnie minione dni. Natomiast z drugiej strony niestety jest też troszkę już chłodniej, zdecydowanie chłodniej niż jeszcze półtora tygodnia temu, gdy byłem tutaj ostatnim razem. No ale zobaczymy, grzyby powinny i tak jeszcze być. Sprawdźmy, czy takie właśnie jeszcze jesienne, czy może zaczną już nam wkraczać gatunki zimowe. Tradycyjnie lubię trzymać się wąwozów i również w tym sektorze lasu taki wąwóz mi się uwidocznił na mapie, więc będę się go trzymał. No jak widzicie, a może nie widzicie, to widziałem tam na horyzoncie ludzi. Chociaż na szczęście akurat tutaj przy wjeździe do lasu stał tylko jeden samochód. Dla porównania, w miejscu, które już odwiedzałem w tutejszych lasach, a które dziś minąłem, pod lasem stało samochodów 5. Więc być może tutaj ten las aż taki grzybowy nie jest, jak w tamtym fragmencie już mi znanym. A być może wcale tutaj takiego przełożenia bezpośredniego nie ma. I tak warto tutaj szukać. Już po kilkudziesięciu sekundach od zejścia ze ścieżki mogę powiedzieć z radością, że ten las jest tak samo ciekawy pod kątem różnorodności gatunków grzybów, jak te wszystkie jego fragmenty wcześniej przeze mnie odwiedzane. Na razie nie mam tutaj nic ciekawego Wam do pokazania z gatunków, które zamierzam zbierać. Natomiast mogę Wam pokazać gatunek, a właściwie sytuację, czy też koegzystencję dwóch gatunków grzybów, o co pytaliście nie tak dawno na naszej grupie facebookowej o nazwie Grzybofile, do której dołączenia tradycyjnie Was serdecznie zapraszam. Mianowicie pytaliście tam, czy jadalne są mleczaje z kręgu mleczaja rydza, czyli mleczaj świerkowy, jodłowy, właściwie bardziej nawet, które nie mają blaszek, no może tak to powiedzmy. Czyli zamiast blaszek mają taki biały nalot, który tak naprawdę jest innym gatunkiem grzyba rosnącym sobie właśnie na hymenoforze mleczajów. Jeżeli Was ciekawi ten temat, to oczywiście zapraszam do naszej grupy. Doszedłem do strumienia, a więc i do koryta tegoż strumienia, czyli właśnie w ten rejon, który będzie mnie chyba najbardziej dziś interesował. Choć jednocześnie już teraz widzę po ilości poprzewracanych grzybów, czy też resztek grzybów, no, że ten teren akurat jest przez grzybiarzy odwiedzany dosyć często i masowo, najwyraźniej, a przynajmniej w ostatnim czasie, bo te ślady są raczej dosyć świeże. Tak więc będę musiał chyba troszkę się dziś nachodzić, a przede wszystkim postarać się odejść od tych takich najbardziej oczywistych rewirów i gdzieś bardziej się zagłębić w okoliczne lasy. Ale taka wizja jak najbardziej również mi odpowiada, bo las jest piękny. Pogoda też jest bardzo sprzyjająca. Choć nie ukrywam, że mogłoby być trochę cieplej, bo jednak jest dosyć rześko. Kilka stopni na plusie. Wzdłuż strumienia troszkę za dużo było śladów właśnie świeżych po grzybiarzach, więc jednak troszeczkę sobie zboczyłem. No i z niezłym efektem już, bo mamy zarówno opieńki, jak widzicie, taka malutka kępka, więc może nawet nie będę jej zbierał. Troszkę za mała, niech sobie rosną. Ale jest również, nie prawdziwek, jest koźlarz. Pierwszy dziś koźlarz, więc go zabieram i będziemy szukać dalej. Czyli jakaś szansa jest. Chociaż nadal się nie oddaliłem za bardzo od samochodu. Wyraźnie więc widzimy, że młode grzyby są. Choćby ten koźlarz nam to udowodnił. Bardzo jest to dobra wiadomość, bo oznacza, że nadal warto będzie do tych lasów przybywać również o tej już porze roku.
Tak więc zapamiętajmy ten radosny wniosek, że młode grzyby są w tutejszych lasach 20 października. Bardzo mnie to cieszy, bo również nie będąc pewnym, jak to teraz będzie wyglądało, czy jednak nie jest za chłodno mimo tych opadów, to nie zrywałem się skoro świt, by tu przyjechać, ale po dzisiejszym sprawdzeniu lasu myślę, że przyjadę tutaj wkrótce o znacznie wcześniejszej porze, właśnie bardziej nastawiając się na jakieś obfite zbiory niż taki rekonesans leśny. Chociaż dziś też nie wykluczajmy, może jakiś większy sukces też będzie. Dopiero co wszedłem do lasu póki co. No i zaczyna wyglądać na to, że naprawdę wcale może nie być dziś źle. Spójrzcie. Oczywiście nie mówię tutaj o tym porku brzozowym, tylko o nich. O tych pięknych koźlarzach, które tu sobie wyrosły specjalnie dla mnie. Czekały. Co najmniej trzy mamy póki co. No pięknie. I to są spore, naprawdę spore koźlarze. Zobaczcie sobie z grubością mojego palca, jaki jest trzon, jak cztery moje palce. No super. No to zabieramy. Jeden. I drugi. Piękne grzybki. Dorodne. I tu mamy jeszcze kolejnego. Ten jest największy. Świetnie. Oby tak dalej. A tego gatunku jeszcze wam raczej nie pokazywałem. Z tego co pamiętam. Gatunek jadalny. Lakówka ametystowa. Taki jednolicie fioletowy, blaszkowy grzybek. Jeżeli jesteście zainteresowani zaznajomieniem się bliższym z tym gatunkiem, to oczywiście was zachęcam do uczynienia tego za pomocą mojego internetowego atlasu grzybów grzybofil.pl. Tam znajdziecie opis lakówki ametystowej i dowiecie się również, z czym można ją pomylić, z jakimi innymi gatunkami, również tymi niejadalnymi i trującymi. Jednak do tego strumienia ciągnie mnie najbardziej. Tutaj jest najpiękniej, najprzyjemniej. Mimo, że jak widzicie, koryto strumienia jest nie tylko moim ulubionym rewirem, najwyraźniej jest tu konkurencja. Jeśli ktoś lubi mleczaje świerkowe czy mleczaje jodłowe, to mógłby tutaj łatwo i szybko zapełnić kosz. Ja tych gatunków nie lubię, więc nie zbieram. A czym się różnią, no to już wiecie, od prawdziwych rydzów, od mleczaja rydza. Dorodne owocniki. Tutaj mamy takie już naprawdę, no kawał grzyba z nich jest, tak oględnie mówiąc. Ale ja je zostawiam i szukamy grzybów milej przeze mnie widzianych. Właśnie miałem troszkę się poużalać, że jakoś prawdziwków póki co brakuje. No ale spójrzcie, już chyba nie brakuje. Co prawda możemy się domyślać, że do zbioru ten się raczej nie będzie nadawał. Bo już jest taki mocno sędziwy. Ale z drugiej strony to jest naprawdę kawał grzyba. Wielki prawdziwek. Ale niech sobie rośnie. Niech rozsiewa dalej swoje zarodniki. Nie jest mi potrzebny. Taki no już emeryt wyraźnie widać. Można by powiedzieć potocznie, że już taki kapeć. Ale tak czy inaczej doceniam. Jest prawdziwek i skoro jest tutaj na tyle wielki, no to może wcale nie jest tak najgorzej tutaj z konkurencją grzybiarską. Może są tutaj jeszcze rewiry takie właśnie, do których nie każdy zajrzy. Natomiast czy są prawdziwki, czy nie ma, to niedaleko do borowików jest pod grzybką. Więc jak najbardziej, jak się jakieś będą trafiać, to będę je zbierał. No, chociaż ten też już niestety pierwszej świeżości nie jest. Najwyraźniej nie tylko ja tak wybrzydzam z rydzami i podobnymi do nich mleczajami świerkowym i jodłowym. Tylko może, tylko chyba okoliczni grzybiarze również tak postępują.
No bo spójrzcie, ile tutaj jest niezebranych owocników. To naprawdę można by było kosz zapełnić bardzo szybko. Albo nie tyle nie zbierają tych gatunków, ile może bardziej niezbyt często chodzą korytem strumienia, co ja bardzo lubię. Mimo że będzie to marsz dosyć powolny, oczywiście dużo wolniejszy niż poza strumieniem, ale może się okazać opłacalny, zobaczymy. Chociaż taki marsz jest możliwy w moim przypadku, dopóki mam jeszcze w miarę pusty kosz, ponieważ z pełnym koszem bym jednak nie ryzykował jakiejś wywrotki do strumienia. No pięknie tutaj, jak w moim rodzinnym Podkarpaciu. Dosyć podobne, przynajmniej ukształtowanie terenu, nawet jeżeli las nie tak do końca podobny, bo jednak tutaj mamy więcej też drzew iglastych, nie same buki. Zdecydowanie mieszkają tutaj ludzie o podobnym guście rydzowym do mojego. Kolejne takie miejsce i znów nie są to mleczaje rydze. Niemożliwe, żeby wszyscy je przeoczali. Strumień koryta mi się skończył, więc musiałem wyjść na taką bardziej otwartą przestrzeń, ale znalazłem sobie mniejszy strumyczek, wzdłuż którego będę szedł. No niestety ludzi tutaj naprawdę jest sporo. Jestem dosyć mocno zaskoczony, bo jednak jest wtorek. Ten masyw leśny jest też naprawdę dosyć spory, więc nie sądziłem, że będzie tutaj takie duże zagęszczenie grzybiarzy. Pora no nie jest jakaś super wczesna, bo już właściwie teraz już jest po 11:00, ponad godzinę już tu spędziłem. No ale z drugiej strony, skoro jest tutaj tylu grzybiarzy, to mimo że nie mam chyba co liczyć na jakieś super obfite zbiory dziś, to przynajmniej wiem, że najwyraźniej warto tutaj przychodzić, bo nie sądzę, żeby takie tabuny ludzi tutaj wędrowały we wtorek w okolicach południa bez jakichś tam dużych gwarancji czy wysokiego prawdopodobieństwa, że coś znajdą, że z pustymi koszami z lasu nie wyjdą. No poza tym jest pięknie, jak widzicie. Już jesień na całego. Liście żółkną powoli, bo powoli, ale już się pojawiają takie właśnie żółte liście, pomarańczowe, jesienne kolory. Tak więc jest tutaj bardzo urokliwie. Nawet jeżeli nie będzie jakoś bardzo grzybowo, to na pewno nie będę żałował, że tu przyjechałem. Pomimo zagęszczenia grzybiarzy w tych lasach, i tak nie znaczy to, że wszystko jest wyzbierane. Widzicie, taki prawdziwek został przegapiony. Dosyć długo był przegapiany nawet, bo już się zestarzał. Ale jak się przyjrzeć dobrze, po okolicy się rozejrzeć, to przy takim starym można znaleźć też młodziutkiego prawdziwka. Ciekawą formę przyjął. Bardzo malutki kapelusz w stosunku do trzonu, ale oczywiście nie będziemy go dyskryminować. Jak najbardziej również trafi do kosza. Do dzisiaj zbieranych gatunków doliczamy kurkę, to znaczy pieprznika jadalnego, mówiąc o gatunku. Tutaj to takie bardziej kurkowe ochłapy, ale ten owocnik jak najbardziej się nada do zbioru. Przynajmniej ten jeden. Najwyraźniej tubylcy opieniek również nie zbierają, no bo jak inaczej wytłumaczyć to coś? Spójrzcie, ile ich tu jest. No nie będę liczył, ale to są setki co najmniej. Tysiące to może bym przesadził, ale setki na pewno owocników opieńki dookoła tego jednego pniaka. To tak wygląda z perspektywy pniaka, na którym stanąłem teraz. Dookoła pełno ich jest. Oczywiście zdecydowana większość jest zbyt stara, żeby je zabierać, ale jakieś małe kępki myślę, że się uda zebrać. Na przykład tę. Jak wam ostatnio mówiłem, jakoś nie za często w ostatnich latach, czy właściwie jesieniach, znajdują opieńki.
więc nie będę nimi gardził. Te młodsze wezmę jak najbardziej dziś ze sobą. Chociaż jeśli się przyjrzymy, to pod tymi starymi owocnikami, a właściwie pomiędzy nimi, jak najbardziej możemy znaleźć jeszcze takie nadające się do zbioru. Te stare, jak już widzicie, i tak już sypnęły zarodnikami. Ta biała, tak jakby pleśń, którą widzicie na kapeluszach tych pod spodem, to są właśnie zarodniki, które się wysypały z tych starszych owocników. Więc swoją rolę w przyrodzie rozrodczą już spełniły. To tak mówię do tych z Was, którzy mogliby tutaj krzyczeć, że niepotrzebnie rozwalam wszystkie te stare owocniki, żeby się dokopać do młodych. Ale nic im tutaj złego się z tego powodu nie dzieje. A zawsze to będzie troszkę większy zbiór. Dobrze, te najładniejsze powybierałem i pora ruszać dalej. Może się trafi jakieś trochę łatwiejsze stanowisko, choćby opieniek, gdzie nie będzie trzeba tak przebierać w nich. Las mamy piękny, ale nie mamy tutaj aż takiego grzybowego urodzaju, z jakim miałem do czynienia podczas mojej pierwszej wizyty w lasach okolicznych w innym sektorze tego pasma, więc myślę, że trzeba będzie odczekać parę dni, oby ciepłych dni, i spróbować właśnie w tych bardziej grzybodajnych rewirach już mi znanych, bo to będzie wtedy faktycznie dla mnie miarodajne, czy w tamtych grzybowych, najbardziej grzybowych rejonach coś jeszcze się pojawi po tym już ochłodzeniu dosyć wyraźnym z grzybów takich właśnie letnio-jesiennych, czy już trzeba się będzie przedstawiać na gatunki bardziej późno-jesienno-zimowe i już właśnie bardziej blaszkowe grzyby. No czas pokaże, czas pokaże. Póki co wiem już, na czym stoję. Oczywiście miło tu będzie jeszcze jakąś niespodziankę dziś zaliczyć, ale powoli będę się chyba kierował do samochodu. 3 godziny za mną. Choć i w tym fragmencie lasu nie brakuje takich trudniej dostępnych zakamarków, koryt strumienia o stromych zboczach. Więc myślę, że w odpowiednim momencie i tak byłoby warto tutaj sprawdzać, jak to z grzybami tu sytuacja wygląda. Ale to na pewno przyszłym razem muszę się wybrać do lasu właśnie dużo wcześniej, żeby mieć lepszy obraz rzeczywistości. A jak trudniej dostępne rewiry, no to i większa szansa na znalezienie czegoś. Tym razem pod grzybek znów, no ale za to tym razem zdrowy. No co tu dużo mówić, jest tutaj pięknie. I mamy taki już tradycyjny jesienny zapach. Ja go wyraźnie wyczuwam. Zapach, który nazwałbym parkowym, bo bardziej mi się z parkami jesiennymi kojarzy. Czyli taki wymieszany zapach mokrych, gnijących liści i ptasich odchodów. Tak mi się przynajmniej ta woń kojarzy. Ale i tak przyjemna. Tak pachnie jesień. Tylko kasztanów tutaj brakuje. Na obrzeżach ten las jest niemalże czysto sosnowy, przynajmniej w tym rejonie, co daje pewne nadzieje na rydze. Więc bardzo chętnie przejdę się na koniec właśnie z krajem lasu. No z krajem jak z krajem, widzicie, to nie jest taki zupełny skraj, nie to, że tuż nad łąką. Natomiast w bardziej prześwietlonych rewirach tego lasu i bliżej już właśnie jego krawędzi. No i o takie kępki właśnie mi chodziło. Dużo łatwiejsze do zbioru, ponieważ jednolicie świeże, młode owocniki, opieniek. Te zabieram zdecydowanie. A cóż to za miłe spotkanie z jaśnie panią Kanią. Kania już może troszkę taka podeschnięta, a z drugiej strony jeszcze słabo rozwinięta. Piękna, zabieram ją. Po raz pierwszy mam szansę pokazać Wam, jak ta okolica jest piękna. Przepraszam za wiatr, nic nie będę mówił, bo i tak nie będzie mnie pewnie słychać. Thank you.
na dziś wystarczy. Natomiast planuję ponowić swoje poszukiwania grzybowe w najbliższych kilku dniach. Tak więc oczywiście, aby nie przegapić kolejnego filmu, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i kliknięciu w dzwoneczek. Oraz oczywiście będzie mi miło, jeśli zostawicie komentarz i łapkę w górę. Wielkie dzięki, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!